Helena Norowicz, wspaniała aktorka jest z nami, aktorka, modelka i osoba, która być może jakieś 10-15 lat temu nie spodziewałaby się, że się kiedyś znajdzie w takim punkcie. Na pewno się nie spodziewałam, bo właśnie 15 lat temu przechodziłam na emeryturę i miałam świadomość i takie odczucie, że moje życie się już skończyło, że się zakopuję na działce, że już kopię w ziemi, sadzę kwiatki, piękne kwiatki, bo lubię robić rzeczy piękne. No i to miał być już kres mojej aktywności. Tutaj mówimy o tym, co miało być kresem, na szczęście nim nie było. Wspomnijmy też o tych świetnych latach twojej aktywności zawodowej. Rok 58 to pamiętasz rok czego? Jakiego wydarzenia ważnego? Wow, no przede wszystkim moich podróży zagranicznych, moich pierwszych podróży i do Związku Radzieckiego, a zaraz miesiąc potem Stany Zjednoczone, Europa, także zderzenia. Nie do pisania, ale to przeszłość. Ja bym to podsumował trochę te lata takimi słowami chwila nieuwagi i znowu sukces, dlatego że ty w tym 58 roku, być może nawet już teraz nie pamiętasz, ale skończyłaś Państwową Wyższą Szkołę Teatralną, to w Łodzi. Przez kilkadziesiąt lat związana byłaś z Teatrem Studio, od roku 72 do 2001. No a jeśli chodzi o filmy, o seriale, z których możemy Ciebie pamiętać i za które cenią Cię pokolenia Polaków, to Stawka większa niż życie. Jest też Dekalog Kieślowskiego, to akurat wśród filmów. No i Dom, słynny serial. Oczywiście wymieniać można by długo. Ja tutaj poprawkę zgłaszam. Wszędzie tam były epizody i ja tych przypadków nie traktuję jako osiągnięć mojego życia. To skromność. Natomiast gdybyś miała powiedzieć w takim razie o takiej roli, z której najbardziej jesteś dumna i która absolutnie epizodem nie była? Na pewno było kilka ról teatralnych, z którym była dumna. Ostatnio byłam dumna z roli w Ederli. W sposób nieoczekiwany dostałam propozycję zagrania osoby, którą reżyser sobie wyobraził jako drobną, szczupłą. No, gruba nie jestem, ale też nie jestem drobna i nie jestem malutka. Jednak jak zobaczył mnie, a poza tym jak zaczęłam ćwiczyć jogę i on powiedział: o, tak, będziesz to robiła, świetnie, angażuję cię. Czyli ta joga ewentualnie też przepustką do takiego dalszego życia, czy też do aktywniejszego życia swoją drogą? Tutaj można to jakoś wiązać? Bo dzisiaj też przedstawiamy Ciebie jako bardzo aktywną osobę. Słuchaj, ja myślę, że aktywność fizyczna, a przede wszystkim właśnie rodzaj sportu, czy rodzaj jakiejkolwiek działalności, która wymaga od nas aktywności naszego nie tylko umysłu, ale przede wszystkim ciała, jest nam absolutnie potrzebna i konieczna. I ja dzięki temu, że od dziecka, wtedy kiedy po raz pierwszy zobaczyłam cyrk, a było, miałam wtedy 10 lat, zachorowałam na gimnastykę i ćwiczyłam i chciałam nawet do cyrku przystąpić, ale mama powiedziała: no i co, wyjdziesz z domu, no bo przecież to był cyrk wędrowny, a ja wtedy mieszkałam w Koszalinie, więc rezygnowałam z cyrku. Potem zaczęłam jednak uprawiać sport, miałam zdawać na Akademię Wychowania Fizycznego. Tylko że wyjechałaś na 2 tygodnie gdzieś? Tak, na obóz kondycyjny przed Spartakiadą Szkół Ogólnokształcących i straciłam termin egzaminu i nie zdałam do szkoły Akademii Wychowania Fizycznego. To nie były czasy maili, więc kiedy przyjechałaś, owszem, otworzyłaś swoją skrzynkę odbiorczą, ale tego starego typu skrzynkę, a tam był ten list i ta data już z czasu przeszłego. Po prostu najpierw rozpacz i troska, co z sobą zrobić. Wyjechałam do Wrocławia, tam rozpoczęłam pracę zawodową, no bo po maturze nic nie potrafię robić, więc tak gdzieś zaczęłam opisywać jakieś rysunki techniczne, ale moją wewnętrzną pasją i miłością był teatr i zawsze po wyjściu z filmów, z kina byłam roztargniona, nie chciałam się z nikim rozmawiać i smutno mi było, że już wróciłam do świata rzeczywistego. I pewnego dnia, właśnie wychodząc z teatru, zobaczyłam afisz anonsujący
nabór do szkoły teatralnej w Łodzi. Skorzystałam z tego, no i dostałam się do szkoły. Ukończyłam szkołę i zaczęłam pracować w teatrze. To brzmi trochę tak, jakby to wszystko tak szybko, łatwo poszło. A swoją drogą wiele rzeczy jest dziełem przypadku, prawda? Bo mówimy o tym egzaminie, na który nie dotarłaś w kontekście AWF-u. I tą drugą opcją był teatr, tak powiedzmy. Chociaż za to może nawet bliższy twojemu sercu niż ta aktywność fizyczna. Mnie się zdaje, że poza aktywnością fizyczną jeszcze jest coś istotnego. To jest to wymagane i to każdy powinien w sobie tego szukać i to realizować. Miłość do zawodu, do rzeczy, którą się robi. Tutaj ja słyszałam o tym, czy chcemy pracować. Ja sobie nie wyobrażam życia bez pracy i nie sądzę, wtedy, kiedy ludzie mówią, o ja już bym poszła na emeryturę, to ja zawsze mówię, o ja bym jeszcze nie poszła na emeryturę. I sądzę, że właśnie od dziecka szukanie w sobie i rodzice też powinni zwracać na to uwagę, obserwować dziecko, co ono będzie chciało robić, nie ile będzie zarabiać i nie czy ta praca mu przyniesie zaszczyt, tylko czy kocha to, co robi. Bo jeżeli kocha to, co robi, to nie jest praca, to jest przyjemność. Brawa za takie słowa. Się należą. Na pewno tak jest, ale żeby zabrać się za realizację niektórych z tych marzeń związanych z tą idealną pracą, potrzeba chyba sporej odwagi. Samozaparcia przede wszystkim, bo przecież to nie przychodzi tak z niczego. Trzeba zacząć wymagać od siebie, trzeba pracować, ciężko pracować, a po pracy jeszcze pracować. Więc to nie jest tak, że to się siada, zakłada nóżkę na nóżkę, rączką się podpiera i mówi, no dobrze, no to ja będę aktorką. Ale teraz te godziny ćwiczeń pamięciowych, uczenie się tekstu na pamięć, codzienne próby, dwa razy, to znaczy próby w spektakle, czyli dzień zajęty od godziny 10 rano do 10 wieczorem. To ma swoje mankamenty, ale ludzie, zapytajcie jakiegokolwiek aktora, czy męczy go jego zawód? Nie. Jeżeli wybrał ten zawód tylko dlatego, że chce robić to, co robi, to nie czuje zmęczenia. Pochodzisz z Koszalina, w każdym razie tam mieszkałaś, pochodzisz jeszcze z niedużej miejscowości, pochodzisz w ogóle ze wschodu. Tak, tak. To już nie jest Polska, teraz to jest Białoruś. Właśnie. I jak rozumiem, przedostanie się niekiedy z tych miejsc, mam na myśli nawet teraz Koszalin, do większych miast, to też właśnie związane było z jakąś determinacją, że strasznie tego musiałaś chcieć, prawda? To nie dlatego, że ja wybierałam. Najpierw ja nie miałam decyzji, bo przecież to, że wyjechaliśmy wtedy, kiedy się już Związek Radziecki po prostu nastąpił tam, gdzie była Polska i nie chcieliśmy pozostać w Związku Radzieckim. Rodzice zdecydowali o tym, że zostawiamy wszystko, co mieliśmy, cały dorobek ich życia i piątkę dzieci od 6 do 14 lat. I w transporcie bydlęcym przez 3 miesiące jechaliśmy do Polski. No ale okazało się, że do Polski też Związek Radziecki przyjechał. Wtedy właściwie nie tyle przyjechał, ile został w Polsce po wojnie. No i, ale potem już w Koszalinie pierwsze lata moje były znakomite, dlatego że jeszcze byli nauczyciele starej daty i była właśnie tendencja do nie takiego narzucania komuś, co trzeba, co nie trzeba, chociaż ja uważam, że to jest bardzo istotne, żeby jednak przestrzegać kanony dobrego wychowania, dobrych zasad, ale sport, i znowu nawiązuję do sportu, do gimnastyki, dlatego sport oczyszcza umysł, oczyszcza ciało, człowiek rezygnuje z łakomstwa, człowiek rezygnuje z lenistwa, bo ma w sobie pasję i to jest najistotniejsze. A w życiu zawodowym, w którym ja uprawiałam, no trzeba się rzeczywiście z determinacją podjąć tego, na co się zdecydowało i robić to. Każdy aktor
to, co robi, stara się robić sercem i stara się robić jak najlepiej. Wspomniałaś o tym, że aktywność fizyczna zawsze była dla ciebie ważna, że to sposób na takie pełniejsze życie. Dzisiaj tę część spotkań z TEDx zatytułowaliśmy: czy musimy bać się starzenia? Czy naprawdę musimy? Czy to jest twój sposób na odpowiedź na to pytanie? Ja ci powiem, odpowiedzią na pytanie, jak akceptuję starzenie się, to jest, ja to patrzę przez pewien pryzmat. Otóż, jak miałam chyba 14 lat, robiłam szpagat i wtedy pomyślałam sobie, jak już będę bardzo, bardzo stara, czyli będę miała 66 lat. Nie wiem dlaczego, bo to 66 tak jakoś tak brzmiało, a nie. Czy ja ten szpagat zrobię? I nie zauważyłam, kiedy patrzę, 66 lat. Myślę, kochani. No to mówię, to przyszła teraz próba generalna. Sprawdź, zrobisz czy nie zrobisz. Rozciągam się. Tyle mi brakuje, żeby usiąść płasko na szpagacie. Mówię, tyle? Przecież to jest nic. Do 80 zdążę zrobić i robię. Czyli jesteś na najlepszej drodze. Czyli to jest ewidentnie dobra droga i właściwie nieunikniony jest ten szpagat, że będzie już taki perfekcyjny. To dobrze, a chciałem zapytać w takim razie o to, jak na te wątpliwości związane ze starzeniem, związane chociażby z zawodem aktora, ty spoglądasz? Bo wydaje się, że, i mówię to chociażby w kontekście wcześniejszych prelekcji na temat tego, byśmy uważali na równość płci, byśmy ją zawsze uznawali. Jak ty jako aktorka, mam wrażenie, nigdy bym nie powiedział słabsza płeć, ale powiedziałbym słabsza płeć w teatrze być może, ze względu na to, jak do tej pory bywała traktowana. Jak do tego podchodzisz? Słuchaj, nie wiem, jakbym odpowiedziała na to, gdybym przez te 15 lat od pójścia na emeryturę była na działce, prawdopodobnie byłabym chyba osobą zgorzkniałą i chyba zrezygnowaną. Ale znowu, życie spłatało mu figiel. Kiedy miałam 80 lat, zaproponowano mi udział w sesji modowej. No i dylemat, przyjąć taką propozycję, przecież ja się narażę na śmiech, na kpinę. Co? Stara baba, modelka, ludzie, świat się kończy. Ale sobie pomyślałam, a co cię to obchodzi? Jak się zacznę z ciebie śmiać, znowu pójdziesz, pojedziesz do lasu, będziesz chodziła po lesie, zbierała jagody, grzyby i kopała w ziemi. A dlaczego nie chcesz spróbować? Spróbowałam i nie żałuję. I stąd mój przekaz. Proszę Państwa, jeżeli się trafia jakaś szansa, dosyć dziwaczna, dosyć kontrowersyjna, ale która Was interesuje i z którą chcecie się zmierzyć, nie rezygnujcie. Łapcie, łapcie okazję. Uważasz, że przez obawę porażki pozbawiamy się w życiu wielu szans? Wiesz co, ja jestem wewnętrznie dosyć tchórzliwa, ale z drugiej strony jestem dosyć surowa w stosunku do siebie i myślę sobie tak, dobrze, porażka, no dobrze, porażka, ale jest jeszcze druga sprawa, może się udać. Więc dlaczego myśleć o porażce, a nie myśleć o tym, że się uda? Zawsze tak było? Czy były jednak momenty zwątpienia? Słuchaj, nie ma takiego życia, które by się, wiesz, przeszło, a ja już jednak przeżyłam sporo lat bez jakichś wątpliwości, bez jakichś chwil załamania czy poczucia bezsensu. Ale takie jest życie.
Jednym się ono bardzo źle układa i to jest, nie jest ich winy. Mnie się ułożyło dobrze. Czy tylko moja zasługa? Nie, na pewno zasługa wielu ludzi, z którymi miałam kontakt i zawodu, który uprawiałam, i szczęścia. Na pewno duży udział właśnie szczęścia jednak, bo wiesz, zastanawiam się, pewnie masz dużo koleżanek aktorek, które są w wieku zbliżonym do twojego i które może tego szczęścia tyle nie miały. A może nie chciały robić szpagatu? To ja teraz już powiem, wiesz. Proszę Państwa, mówiłam swoimi słowami, ale chcę teraz po prostu podziękować za to, że zostałam zaproszona i powiedzieć kilka strof poezji Ildefonsa Gałczyńskiego. Oto jest nasz dzień codzienny. Nasze małe budowanie, trud uparty i niezmienny, nieustanne kształtowanie. Słońce wschodzi, zachodzi, drzewa kwitną, liście ronią. My, strumień rzeczywistości, kształtujemy naszą dłonią. Jesteśmy cząstką w zespole. Z niego płynie nasza siła, żeby chleb leżał na stole. A pracą lampa świeciła, by czas jak pochodnia płonął jednako, dzień czy mgła nocna. Stoimy przy życiu żoną, jak tkacze przy swych krosnach. Z dnia na dzień tkaninę tkamy wzorzystą dla pokolenia. Chciałbym i blask naszej lampy ocalić od zapomnienia. Ileż to lat? Ileż to lat trzeba chodzić po dniach, po nocach, po schodach, po piętrach? Do ilu łomotać drzwi? W ilu szukać książkach, muzycznych instrumentach? Po jakich drogach, co się w deszczu mylą, zaplątują w niebieskich zachmurzeniach? W ilu miastach z latarniami, w ilu nieskończonych próbach, oczekiwaniach, doświadczeniach. A żeby znaleźć jakieś jedno zdanie, które do serca komuś wejdzie i zostanie. Helena Norowicz.